Nie przegap tętniaka, zbadaj się. Tętniak w aorcie, czyli tętnicy głównej, bardzo długo nie daje objawów. Kiedy pęknie, większość chorych ma niewielkie szanse na przeżycie. Dlatego warto wiedzieć, czy się go nosi w sobie, a pomóc w tym może udział w badaniach profilaktycznych. Choroby układu krążenia to nie tylko choroby serca. To, co się dzieje w aorcie, żyłach i mniejszych tętnicach, jest nie mniej istotne dla zdrowia i życia. Na przykład nieleczone tętniaki aorty brzusznej grożą pęknięciem, którego 80% chorych nie przeżyje. To dlatego Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się sfinansować ogólnopolski program bezpłatnych badań profilaktycznych, dedykowany temu konkretnemu problemowi, skąd się biorą tętniaki i jak się je leczy. Tętniaki aorty brzusznej powstają wskutek osłabienia ściany tętnicy. Najczęstszą ich przyczyną u ludzi młodych jest uraz, zaś u starszych – miażdżyca. Nieleczony może doprowadzić do nagłego zgonu. Niestety długo nie daje objawów. Tętniak może rosnąć zupełnie bezobjawowo, nawet do dużej średnicy. Normalnie aorta człowieka ma średnicę około 2 cm, natomiast do operacji kwalifikujemy chorych, których tętniak osiągnął średnicę 5,5 cm, u mężczyzn, i 5,2 cm, u kobiet. Ryzyko pęknięcia tętniaka o średnicy poniżej 5,5 cm wynosi mniej więcej 1% rocznie. Natomiast jeżeli tętniak przekracza średnicę 5,5 cm, odsetek ten zwiększa się 3-4-krotnie, mówi profesor Piotr Andziak, który kieruje kliniką chirurgii ogólnej i naczyniowej CSKMSWiA w Warszawie, gdzie wykonywane są badania diagnostyczne w ramach wspomnianego ministerialnego projektu. Warto wiedzieć, że tętniak o średnicy 8 cm pęka w ciągu roku średnio u 20% chorych. Ludzie do momentu pęknięcia mogą nie mieć żadnych objawów. Dlatego zależy nam na wczesnej diagnostyce tego schorzenia, tłumaczy lekarz. Aż 80% chorych z pękniętym tętniakiem umiera tam, gdzie zastała ich choroba, czyli najczęściej w domu. Spośród tych, którzy przeżyją pęknięcie, dotrą do szpitala, a następnie zostaną zoperowani, przeżyje połowa. Śmiertelność jest więc bardzo duża, co wiąże się z masywną utratą krwi i niedokrwieniem ważnych dla życia narządów. Jak i gdzie sprawdzić, czy ma się tętniaka? Jeśli systematycznie kontrolujemy chorych z tętniakami aorty, oceniamy średnicę aorty i wielkość tętniaka, możemy chorego przygotować i zoperować w trybie planowym. Odsetek powikłań po planowej operacji nie przekracza 2-3%. Stąd nasze dążenie do tego, żeby operować chorych planowo, a nie w trybie doraźnym, wyjaśnia specjalista. Ważne jest również to, że dzięki dostępności badań ultrasonograficznych zmniejsza się w Polsce liczba chorych operowanych ze względu na to, że pękł im tętniak. Obecnie rocznie tego rodzaju zabiegów jest ponad 600. Tymczasem liczba tętniaków aorty brzusznej operowanych planowo przekracza 3000 w skali roku. Dotychczas w Polsce prowadzone były wyłącznie regionalne programy przesiewowe związane z tym problemem,
Teraz dostępny jest pierwszy projekt profilaktyczny o charakterze ogólnopolskim. Łącznie akcja ta prowadzona jest w ponad 20 szpitalach w różnych województwach. Gdzie konkretnie? Poniżej przedstawiamy listę placówek, które biorą w niej udział. Uniwersytecki Szpital Kliniczny imienia Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu, Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Szpital Uniwersytecki nr 1 imienia dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi. Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II w Krakowie. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Mazowiecki Szpital Grudnowski w Warszawie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Szpital Specjalistyczny imienia Edmunda Biernackiego w Mielcu. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. WSS w Szczecinie. Badania profilaktyczne w ramach akcji są bezpłatne i co ważne, po badaniach chorzy mają zapewnianą dalszą opiekę. Jeżeli u badanej osoby stwierdzimy poszerzenie aorty, zostanie ona skierowana do poradni chirurgii naczyniowej i tam dalej będzie obserwowana. Każdy chory objęty taką opieką będzie miał wykonywane badania ultrasonograficzne raz do roku, a jeżeli tętniak przekroczy wielkość 4,5 cm, raz na 6 miesięcy. W momencie kiedy tętniak osiągnie średnicę, która będzie kwalifikowała go do operacji, zostanie skierowany do szpitala celem jej przeprowadzenia, wyjaśnia specjalista. Akcja będzie trwała do 2020 roku. Jak zmniejszyć ryzyko rozwoju tętniaka? Oprócz wyłapania chorych kwalifikujących się do operacji, program ma również dostarczyć wiedzy na temat liczby chorych z tętniakami aorty brzusznej w polskiej populacji. A w praktyce da odpowiedź, czy odpowiednia jest liczba ośrodków zajmujących się leczeniem tętniaków aorty brzusznej i czy są one przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby chorych. Tętniaki aorty brzusznej to w dużej mierze problem osób starszych, a ponieważ mamy starzejące się społeczeństwo, będzie on dotyczył coraz większej liczby osób. Kolejnym celem programu jest edukacja społeczeństwa. Ministerstwo planuje różne medialne działania informujące o badaniu, spoty w telewizji, plakaty w szpitalach i przychodniach, a także ulotki, z których chorzy dowiedzą się, czym są tętniaki i czym grożą. Szczególnie istotna jest świadomość tego, co zwiększa ryzyko rozwoju tętniaków. Czynniki ryzyka tętniaków aorty brzusznej. Palenie papierosów. Nadciśnienie tętnicze.
Otyłość. Warto też wiedzieć, że tętniaki aorty brzusznej wykrywane są 5 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet. Wykrywa się je u ponad 3% mężczyzn w wieku ponad 65 lat. MW Zdrowie, pap.pl.